Witam Państwa bardzo serdecznie na moim kanale i oczywiście zachęcam, zapraszam do oglądania nie tylko dzisiejszego filmiku, ale codziennych filmików i innych dobrych rzeczy, które znajdują się na kanale. Dla tych, którzy oglądają mnie pierwszy raz, nazywam się Magdalena Rutkowska-Odero i jestem wróżką, wróżką nie zębuszką, a prawdziwą wróżką, która oprócz tego, że pomaga Państwu rozwiązywać Wasze problemy, to oprócz tego również staram się rozświetlić Państwa życie pozytywną energią, pozytywnym słowem, aby w życiu zauważać cuda, które codziennie się dzieją w naszym życiu, nawet te małe. I te małe, których bardzo często nie zauważamy, chociażby, proszę Państwa, jeżeli ktoś narzeka na swoje życie, ja zawsze mówię, a co by było, gdybyś nie miał rąk, nóg, gdybyś potrzebowała pomocy drugiej osoby przy chociażby myciu czy podtarciu tyłka. Proszę Państwa, więc ja sugeruję dzisiaj i nie tylko dzisiaj, ale przez całe swoje życie doceniać to, co mamy i dziękować Wszechświatowi, że nie żyjemy w kraju ogarniętym wojną, nie żyjemy w kraju, gdzie kobieta nie ma nic do powiedzenia i nie żyjemy w kraju, w którym brakuje wody do picia. To proszę Państwa, taka zajawka trochę na inny temat, ale musiałam to powiedzieć, bo tak poczułam. I teraz oczywiście wracam do energetyki dzisiejszego dnia, 22 lipca. I proszę Państwa, 22, wibracja magiczna, czyli można powiedzieć magiczna wibracja mistrzowska, czyli na pewno będzie to dla nas ważny dzień. W tym dniu możemy się brać za jakieś takie duże przedsięwzięcia życiowe, i myślę, że warto. Co prawda jesteśmy w trakcie malejącego księżyca, ale myślę, że za duże rzeczy, dobre rzeczy, takie rozsądne rzeczy, których nie będziemy robić raptownie, a z przemyśleniem, warto dzisiaj się wziąć. I proszę Państwa, z całości jest wibracja 5, czyli ta piątka może powodować troszeczkę takiej drażliwości u nas. Oczywiście ona jest bardzo dobra do podróży, więc jeżeli ktoś z Państwa chciałby gdzieś na przykład wyjechać, albo chciałby zaplanować wyjazd, albo chciałby się na przykład odezwać do koleżanki z Kanady, czy nie wiem, z Nowego Jorku, z którą dawno nie rozmawiał. Tutaj przy okazji pozdrawiam swoją przyjaciółkę Barbarę z Nowego Jorku. To proszę Państwa, dzisiaj jest do tego bardzo, bardzo dobry dzień. Na co powinniśmy zwrócić uwagę? Na chaotyczność, żeby nie być chaotycznym, żeby przez nieuwagę gdzieś się nie skaleczyć, żeby gdzieś tam na parkingu z lekka nie przytrzeć samochodu. Czyli takie rzeczy mogą nam się zdarzać, ale miejmy nadzieję, że będą to rzeczy takie na szczęście, o można powiedzieć, a nie na nieszczęście. Proszę Państwa, no różne emocje będą nami kierować. No i tutaj ważne jest, żebyśmy nad tymi emocjami, szczególnie tymi trudnymi, w pewien sposób zapanowali. Jeżeli będzie nam źle, czy pod względem smuteczków, czy pod względem piątkowym, że energia będzie gdzieś w nas buzowała, to dobrze by było tą energię rozładować poprzez wysiłek fizyczny, na przykład sport, seks, albo proszę Państwa, poprzez twórcze pisanie. I zobaczę jeszcze, co karty Tarota nam chcą powiedzieć. I w zasadzie bym powiedziała, prawie wypadła karta Tarota, ale zobaczymy. Dobrze, ja tasuję i tak uczciwie wyciągnę. Jaka jest karta dnia na dzień 22 lipiec 2019 roku? Jaka jest karta? Z jaką kartą powinniśmy popracować? Przełożenie zobaczyłam i teraz wyciągnę prawdziwą kartę. Karta śmierć. Karta śmierć nie jest złą kartą. Osoby, które oglądają tego typu programy, które ja prowadzę, albo zajmują się tarotem, interesują, wiedzą, że śmierć nie oznacza śmierci fizycznej. I to jest prawda. Czyli proszę Państwa, dzisiaj oczywiście nikt nie umrze, ale jeżeli poszlibyśmy nikt nie umrze. Oczywiście ktoś umrze, natomiast ta karta nie wróży śmierci, może w ten sposób. Natomiast jeżeli byśmy chcieli zdrowotnie na tą kartę spojrzeć, to zawsze przy karcie śmierci ja mówię, zwróć uwagę na wszystko to, co jest u Ciebie związane z kręgosłupem, stawami, zębami, składem krwi, ale pod kątem stawów,
albo składem krwi pod kątem kości, tak? Czyli na przykład poziom witaminy D3, wapnia, fosforu czy innych różnych składników, które są w naszym organizmie związane z kośćmi stawami. Czyli to jak gdyby z punktu widzenia medycznego. Natomiast z punktu niemedycznego, a znaczeniowego, to śmierć mówi transformację, czyli dzisiaj mówię o transformacji. Czyli dzisiaj możemy na różne rzeczy spojrzeć inaczej niż zazwyczaj i jak gdyby ta karta zachęca do tego. Ale proszę Państwa, również ta karta mówi tak, jeżeli w Twoim życiu dzisiaj coś nie będzie wychodziło, to nie trzymaj się tego kurczowo, pozwól temu odejść, pozwól temu umrzeć, żeby energia dusząca, negatywna, blokująca Cię odeszła i zrobiła miejsce na coś nowego, na coś dobrego. Czyli jeżeli coś będzie nie po naszej myśli, to nie narzekajmy, nie płaczmy, nie rozpaczajmy, tylko po prostu cieszmy się, że to, co odchodzi, robi miejsce na coś lepszego. Jeszcze afirmacyjka na dzień dzisiejszy. Jestem dzieckiem Boga, czyli bez względu, co się będzie działo, jesteśmy pod boską ochroną. Wszystkiego dobrego, kochani, do zobaczenia jutro.